Jan Błachowicz, miło widzieć. Również miło widzieć. No to już wszystko wiemy. Najbliższa walka Jana Błachowicza podczas gali UFC w Gdańsku w Polsce. Tutaj będziesz po raz kolejny prezentował się w klatce największej organizacji MMA na świecie. Po raz drugi zresztą przyjdzie ci walczyć podczas polskiego eventu tejże organizacji. Jak teraz nastrój, jak podejście do tego właśnie wydarzenia? Zawsze pozytywnie. Zawsze jest nastawiony pozytywnie i wiesz, pełen wiary. Zwycięstwo to, że się uda. Nie tylko, że ja wygram, ale reszta chłopaków, którzy będą reprezentować nasze barwy i że ogólnie event będzie, wiesz, wielki po prostu. Poprzedni event, poprzednia gala pozostawiła troszeczkę pewnych takich, ja wiem, może no niezłych emocji, ale troszeczkę pewnie takiego niespełnienia, jakże tak się wyrażę. Jak teraz oceniasz tą pierwszą galę UFC w Polsce? Ty i ze swojego punktu widzenia i w ogóle jako osoba, która no, tworzyła jakby tam to widowisko. Co ciężko mi powiedzieć, bo jako zawodnik to nie widziałem, jakby wiesz, co się dzieje. Raczej byłem skupiony na walce niż na tym, co się dzieje, a żeby się za szczerze, nie widziałem tej gali całej. Później nie oglądałem. No ze względu na to, że wiesz, przegrałem, no to nie było jakoś tam nastroju, żeby to obejrzeć, no nie? No właśnie, jeśli chodzi o twoje występy w UFC, trudni rywale, ostatnio Aleksander Gustafsson, potem Kamins. Ta walka z Kamincem zresztą zaczęła się dla ciebie znakomicie, to był bardzo dobry początek. Tak można powiedzieć, miłe złego początki. Teraz jak troszeczkę tak z perspektywy patrzysz na tę właśnie walkę, czego tam zabrakło? Paliwa, no najmniej się ci zabrakło paliwa, było wszystko, przez 3 minuty było idealnie. No i potem wiesz, a dlaczego? Nie wiem. To czy mam podejrzenia, pewnie już to nieraz mówiłem w wywiadzie, wszystko się okaże tak naprawdę teraz podczas tej walki, będzie weryfikacja, tak? Czy ten błąd, który popełniłem szykując się do tamtej walki, się jakby nie będzie się potwierdzić, tylko go nie będzie. Jeżeli go nie będzie, no to wiem, gdzie był błąd i tak mi się wydaje, że patrząc jakby na przygotowania, na to, co działo się podczas sparingów, co się dzieje teraz, to wydaje mi się, że jednak wiem, gdzie był ten błąd, no i po prostu go wyeliminuję, tak? No jeżeli będę przygotowany dobrze kondycyjnie, no to wydaje mi się, że nic złego się nie stanie. Jaki to był błąd w takim razie? Coś tam chociaż troszeczkę się dowiemy? No już tak gdzieś mówię, to powiem po walce, tak? Powiem, że on się potwierdził i powiem, co to jest, a jeżeli to też powiem, że już go nie ma, tak? Nie, wydaje mi się, że po prostu ten okres ładowania energii po zbiciu wagi był po prostu zepsuty troszeczkę, tak? Że miałem po prostu paliwa, paliwo zostało po prostu w szatni na rozgrzewce, a nie starczyło go jeszcze na walkę, no nie? Tak w skrócie mówiąc. Kolega, osoba, z którą przygotowywałeś się w ostatnim czasie do swoich również występów z jednego klubu, Daniel Omielańczuk, rozstał się z UFC, został rozwiązany z nim kontrakt. Powiedz, ta walka, czy ona może również coś oznaczać złego, jeśli chodzi o twoją osobę, jeśli odpukać, pukam tutaj mocno niemalowane, czy jeśli coś nie pójdzie? Nie wiem, wiesz, teoretycznie kontrakt mam podpisany jeszcze na 3 walki, także teoretycznie nie, ale wiesz, jak to jest z UFC. Ale też o tym nie myślę, tak? Będę myślał, co dalej po walce. Na razie skupiam się tylko na przygotowaniach, na tym, żeby żadna kontuzja się nie trafiła, żeby ten okres dobrze przepracować, żeby nie popełniać gdzieś tam właśnie tych błędów, które gdzieś tam były popełniane wcześniej. I tyle, no. Jeśli chodzi o Daniela, to powiem ci, tylko podpytam cię. Spodziewał się tego? Jak przyjął tą wiadomość, że już nie będzie walczył w UFC? Co? Wiem, że Daniel przyjął. Był na tarczach u Roberta i dostał przed treningiem właśnie tą wiadomość, że ten, no to mówił, że ten trening to był w piątek, tak mówił Daniel, że mu się strasznie nie kleił ten trening, no bo był po prostu zły, załamany, a w sobotę już jechaliśmy razem na zapasy i powiedział mi to i po prostu przyjął to, tak, no mówię, na to świat się nie kończy, wiesz, jest tam perspektywa gdzieś tam walk dalej w innych organizacjach, jest jakaś perspektywa też powrotu do UFC, także no co ma zrobić, wiesz, będzie się załamywał, żalił, no to przecież to mu niczym nie pomoże, tak, czy Daniel wziął to, przyjął to na klatę, trenuje dalej, razem trenujemy cały czas dalej i już gdzieś tam ma jakieś propozycje pierwszych walk, także myślę, że też niedługo zacznie się odbijać. ACB podobno. So i ACB i inne, także przebiera. Wracamy do twojej osoby, ale też troszkę i pośrednio do Daniela, bo w ostatnim czasie, po tej walce, zresztą właśnie Daniela ostatniej w UFC, Piotr Jeleniecki ogłosił, że nie będzie już prowadził zawodowej grupy, nie będzie trenerem zawodowej grupy. Mówi, że byłeś na tarczach u Roberta, to się rozumiem nie zmieniło, dalej ta stójka będzie tam u niego, u Roberta Złotkowskiego szlifowana, a jeśli chodzi o inne elementy przygotowań, jak to teraz będzie w swojej sytuacji wyglądało? Jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, tak? Bo jeszcze tych ostatecznych decyzji, kto będzie teraz head coachem, nie podjęliśmy. Wydaje mi się, że pod koniec tego tygodnia wszystko się ujawni. Gdzieś tam pewnie już jakieś przecieki macie, ale mówię, to jeszcze oficjalnie nic nie jest powiedziane. Jeszcze czekamy, aż Kamil wróci z Azji, bo był z Marcinem Prachnią, któremu gratuluję tutaj jeszcze dzięki fajnego knockoutu.
musimy jeszcze z nim porozmawiać i tak jak mówisz, Robert zostaje, no jeździmy do Łodzi na zapasy, czyli Dawid Popowski też zostaje, dalej czas współpracujemy z nim, Michał Wilk od przygotowania siłowego, fizycznego też zostaje. No i zobaczymy, no wiesz co. Powiem ci, że może to też być jakiś Robert, no nie? Może być jakiś Robert, no proszę, czyli te przecieki gdzieś tam mogą się potwierdzić. Dobrze, czyli mniej więcej wiadomo, tutaj pod tym kątem działacie, żeby sobie to poukładać wszystko treningowo. Ja już mam wszystko poukładane, tak? Tylko to troszkę opowiedz o tym poukładaniu właśnie. No nic, no ja już jestem w treningu od 3 tygodni. Wróciłem z wakacji, gdzieś tam już wiedziałem, że ten październik będę walczył, więc od razu zacząłem trenować. Potem ta... No historia właśnie z Piotrem, który zrezygnował. No i od razu sobie poukładali się bardzo szybko tutaj na miejscu coś, wiesz, na nowo te obozy treningowe, no i wiesz, no już mam cały plan rozpisany, teraz tylko jeszcze chcemy dopracować te obozy sparingowe, kogo ściągnąć, gdzie pojechać. Pewnie będziecie ściągać pod kątem rywala, również sparring partnerów. Kto tym rywalem ewentualnie? Ja wiem, że to taka tajemnica straszliwa, ale... Już jest ogłoszony. No więc właśnie, co o tym rywalu? No wiesz, no to jest... zapaśnik po raz kolejny, który będzie, mówię, na pewno, pewnie przygotując jakieś 2-3 akcje w stójce, będą próbowali mnie gdzieś tam zaskoczyć tym. Jeżeli im to przestanie wychodzić, będzie, wiesz, desperacka atak o to, żeby mnie obalić na ziemi i tam skontrolować walkę. No a ja będę starał się, wiesz, wybronić w końcu te obalenia, wytrzymać trudy walki i wygrać gdzieś tam. Nie oszukuję się, że będę szukał stójki, tak, nokautu, no ale jeżeli... się nadarzy okazja, no to wiesz, i obalić sami gdzieś tam z góry, spróbować to skończyć, no ale mówię, to będzie znowu typowo 2-3 ciosy po to, żeby mnie sklinczować i próbować obalić. To będzie styl walki mojego przeciwnika. Chciałem powiedzieć, że to będzie straszliwa tajemnica, pewnie nie powiesz, jak będzie z nim starał się walczyć, ale wszystko już mniej więcej opowiedziałeś, wszystko wiemy. To jest żadna tajemnica, to jest pytanie tylko, wiesz, żeby przygotować tą stójkę po prostu pod niego, tak? Nie szablonowo, tylko tak jakieś specjalnie, wiesz, ułożyć akcję, tak to połączyć, a zarazem być czujny na te obalenia, na te próby, wiesz, z jego strony i też czujny na tą stójkę, bo nie wiadomo, też możesz czegoś, wiesz, gdzieś tam wyszczelić jakimś jednym, to już jest półciężka waga, więc na przykład każdy cios waży, no. Także trzeba być gotowy na wszystko, ale mówię, na 99% będzie to zawodnik, który wiesz, rzuci lewy, prawy, żeby mnie tylko złapać. To jeszcze tylko powiedzmy, kto będzie rywalem Jana Bachowicza w Gdańsku? Davin Clark, tak dobrze mówię? Tak jest. Właśnie ten pan, tak jak powiedział Janek, tutaj zapasy pewnie będą stanowiły o jego tutaj największym atucie. Wiesz co, tak się zastanawiam tylko, bo mówimy o tym zapaśniku, o tych zapasach. Jeśli chodzi o twoje ostatnie pojedynki, to jeśli o tą stójkę nikt tam się specjalnie jakoś nie czepiał, jeśli możemy tak powiedzieć, wszyscy chwalili, nawet z Aleksandrem Gustafsonem, bardzo dobrze to wyglądało. Tak jeśli chodzi o obronę przed obaleniami, jeśli chodzi o tego typu gdzieś tam elementy, troszeczkę co do tego było zastrzeżeń. Więc rozumiem, że tutaj też nad tym będziesz jakoś mocno, usilnie pracował. Znaczy, ja już nad tym pracowałem do walki z Kamińcem, bo tam też wiedziałem, że tak będzie ta walka wyglądać i dopóki miałem zdrowie, to broniłem i nawet stawałem z ziemi, no ale jak mnie już później odcięło, no to nie miałem po prostu czym tego tak bronić, no to się nie ma co, wiesz, to nie jest żadna filozofia, tak, czyli mówię, jeżeli teraz po prostu wejdę dobrze z kondycją, z siłą tam było dobrze, tu głównie chodzi o kondycję, tak, że nie będę miał, wiesz, nie będę się dusił, to będzie wszystko dobrze. Kończąc w takim razie, pozwolę jeszcze tylko jedno pytanie, bo to wiadomo, że przygotowania. Miałem też odpocząć trzeba, widziałem, że urlop udany był. Jak można było zaobserwować, całkiem nieźle ci się wypoczywało. Zadowolony jesteś z tego okresu wypoczynku, który miałeś? Bardzo. Fajna ekipa, fajne miejsca, także wymarzone wakacje. No, tak jak miało być. Zrelaksowany, wypoczęty, opalony, szczęśliwy, wiesz, głodny treningu i walki. A takie gify to łatwo się robi? Wiesz co, nie, parę prób było. To nie jest tak, że wiesz... No powiedzmy, że 4-5 dubli. Ale udane, trzeba przyznać udane. To jest już tak naprawdę na koniec. Ostatnie pytanie. O tym mówią wszyscy. Walka McGregor-Mayweather, która podobno podnieca każdego, kto tylko sportami walki się interesuje też. Ciebie gdzieś tam mocno, gdzieś tam kręci ten pojedynek? Na pewno go obejrzę, tak? Będę chciał go obejrzeć. Kibicuję McGregorowi, mam nadzieję, że wie, że pomimo, że nie reprezentuje boksu, tylko MMA, wiesz, wygra. No, ale będzie ciężko, no nie ma się co oszukiwać, ale wiesz, zawsze jest ten procencik, że gdzieś tam go może uszczelić. A to na koniec, to wiesz co, tak ja kończę i kończę. A to jeszcze z McGregorem już wiemy. A czy o walce wieczoru w Gali Gdańsku coś wiemy? Ty wiesz coś, kto będzie walczył? Sam nie wiem, sam bym się chciał dowiedzieć. Dobra, to czekamy w takim razie. Czekamy na tą walkę McGregora z Mayweatherem. No też chyba wszyscy liczymy jako ludzie bardziej z MMA, mimo wszystko związani, że to on tam gdzieś ustrzeli tego Mayweathera, jak powiedziałeś. Powodzenia w Gdańsku. Niech to będzie takie dobre przełamanie Jana Błachowicza. Niech tak jest. Dzięki. Dziękuję.